Słuchajcie, lubię dodatki. Naprawdę lubię dodatki. Jeżeli jakaś gra mi się podoba i są do niej dodatki, zwykle staram się je zdobyć, staram się rozbudować tę grę, żeby mieć więcej, lepiej, fajniej i dużo, dużo tej gry. I dlatego dzisiaj opowiem o dodatkach i to nie o jednym, a o dwóch dodatkach do gry, która no, całkiem fajną grą jest. Everyone can relax. Gambit has returned. Czołem, Tomek Dobos z Gambit TV z tej strony. Witam Was w kolejnej wideorecenzji. Dzisiaj mam dla Was dwa dodatki w jednym materiale. Te dodatki to Priestess i Warlock do Mage Wars Academy, czyli do tej lżejszej wersji Mage Warsów. Dodatki wydane przez Arcane Wonders. Arcane Wonders podesłało mi to do recenzji, za co serdecznie dziękuję. Dlaczego dwa dodatki w jednym materiale? No bo są małe, tak? Bardzo malutkie dodatki, więc nie ma za bardzo o czym mówić. A dodatkowo moja opinia, co Wam już troszeczkę zdradzę, moja opinia o obu tych dodatkach jest w pewnym sensie identyczna, więc po co się powtarzać w dwóch materiałach, mogę to załatwić w jednym. No dobra, teraz Wam pokażę, co jest w środku, a potem wrócimy tutaj i spróbuję te dwa dodateczki jakoś podsumować. No dobra, mamy oto dwa dodatki, czyli kapłankę i warlocka. Od którego zaczniemy? Powiedzmy, że zaczniemy delikatnie, czyli od kapłanki. Warlock idzie na bok. Kapłanka. Kapłanka, miła pani poziomu czwartego, nazywa się Arysa. 21 punktów życia, 40 spell pointów. Za każdym razem, taka zdolność specjalna, za każdym razem, kiedy rzuca albo odkrywa czar leczący bądź ochronny, może położyć żeton straży na przyjaznej, świętej kreaturze. Dość przydatne, sami pewnie przyznacie. Spójrzmy, jaki sprzęt ze sobą nosi. Jest to na przykład Faith Healer Staff, który pozwala leczyć w upkeepie przyjazne kreatury w danej strefie. Co ciekawe, jeżeli mag, który trzyma tego staffa, ma poziom 5 lub wyższy, to staff of zadaje jedną kostkę obrażeń więcej. Nasza koleżanka kapłanka jest czwartego poziomu. Skąd więc ten piąty poziom? Proste. Kapłanka z Mage Wars Arena jest poziomu piątego lub wyżej. Kolejny staff. Mamy szatę, która daje nam Aegis 1 i pozwala na transfer obrażeń z kreatur na naszą kapłankę. Mamy łuk, którym możemy zaatakować inną naszą kreaturę i wtedy zamiast ją ranić, możemy ją uleczyć. I tak jak w przypadku staffa, jeżeli jesteśmy piątego poziomu lub wyższy, to z tenże łuk zadaje jedną kostkę obrażeń więcej. Co mamy dalej? Czary ofensywne to w zasadzie jeden czar w trzech kopiach. Dazzle, który kiedy atakujemy nieżywą kreaturę, to po prostu rzucamy dwiema kostkami. A spójrzmy na, wybaczcie, na kreatury. Mamy anioła ze złamanym skrzydłem, czy też anioła złamanego skrzydła, jak zwał, tak zwał. Kiedy go przyzywamy na pole bitwy, możemy leczyć kreaturę. Jest paladyn, który rozpoczyna, kiedy zostaje wezwany, kładziemy na nim obrażenia. A za pierwszym razem, kiedy pozbędzie się wszystkich obrażeń, czyli kiedy go wyleczymy, otrzymuje +4 do ataku. Giovanna, Avenging Angel, która wydaje się być bardzo słabą kreaturą, jedna kostka ataku, sweeping, ale za każdą kreaturę świętą w discardzie, w graveyardzie mamy dodatkowe kostki do
do ataku. Mamy oczywiście jednorożca, no bo kapłanka bez jednorożca to jakżeby można. Jednorożec leczy nam obrażenia z kreatur, które są w jego strefie. Jest medytujący mnich, który pozwala nam otrzymywać manę w zamian za jego akcję medytacji. Jest strażnik świątynny, który dostaje dodatkową zbroję, kiedy strażuje, stróżuje, a kiedy go wzywamy, jest właśnie w fazie stróżowania. Mamy łuczniczkę, proszę bardzo, taka sobie zwykła. Jest rycerz białej szaty, który jest odporny na czary, na ataki czarami. Trzeba go po prostu lać, konfesjonalnie, jakby to ktoś powiedział. Jest Disciple of Radiance, który pozwala zadawać obrażenia za każdym razem, kiedy odkryjemy bądź rzucimy czar leczący. Aurora Lucer. Bardzo fajna kreaturka, która traktuje pomniejsze kreatury jak pesty i dostaje Aegis 2, kiedy jest przez taką małą kreaturę atakowana. I to wszystko, jeżeli chodzi o kreatury. Czary bardzo szybko, Reveal Magic, które pozwala na podejrzenie enchantu i co ciekawe nie pozwala na odpalenie przeciwnikowi tego enchantu jako odpowiedź na to, co, że podglądamy. Jest Cure, które pozwala zdejmować nam znaczniki stanów i leczyć dodatkowo kreatury. Disperse do niszczenia artefaktów, Mend oczywiście do leczenia, usuwanie klątw, którym możemy niszczyć klątwy. Co tu mamy dalej? Crumble do niszczenia ekwipunku i to tyle z Sorcery. No i enchanty. Mamy Glancing Blow, Arya's Touch z Aegisem, Circle of Protection, które daje plus jeden zbroi, proszę bardzo, wytrzymałość aligatora, zbroja i życie, sen, który usypia kreaturę i przez pewien czas kreaturka śpi i nic nie może robić. Co tutaj mamy? Blessed Focus, kiedy kreatura nie jest zraniona, dostaje mole plus jeden i piercing plus jeden. Paladin's Valor, który daje kreaturze plus dwa armora, a kiedy atakuje ona kreaturę większego poziomu niż sama, dostaje jeszcze plus dwa mele. Plus 10 do życia, ale Dissipate 3, czyli taki czar schodzi, kiedy zejdą z niego specjalne żetony Dissipate. Druga szansa, która pozwala na w zasadzie na wskrzeszenie kreatury. Coś tu jeszcze jest, nic więcej. To jest zatem nasza kochana kapłanka. To co? Idziemy do Warlocka. Okej. Czas na Warlocka. Warlock nazywa się Baal, jest jak widzicie przystojnym młodym człowiekiem, ma 26 punktów życia i zdolność specjalną, która pozwala mu zranić przyjaznego demona, który zaatakował i dzięki temu zranieniu demon może przerzucić wszystkie kostki ataku, ale nie kość statusu, więc no, niezła rzecz, jeżeli chcemy zawsze ładnie atakować. Zacznijmy od sprzętu. Hellstar. Taki po prostu korbacz, który zadaje 3 kostki obrażeń i dodatkowo może kogoś podpalić. No i jeżeli Warlock ma level 5 lub wyższy, to Hellstar zadaje dodatkową kostkę obrażeń. Oczywiście, jak się domyślacie, nasz Warlock z areny ma poziom 5. Demon Hide Mask. Demon Hide Mask, bardzo fajna rzecz, która
która daje naszemu Warlockowi podtyp demona, kiedy ten atakuje. No i dodatkowo dostaje plus jeden piercing ten atak. Bardzo przydatna rzecz, jak za chwilę zobaczycie. Oko Baela. Amulet Oko Baela, który pozwala dostawać manę, kiedy atakują i ranią przeciwnika przyjazne demony. Płonąca zbroja, która oczywiście daje zbroję, a dodatkowo może podpalić przeciwnika. I szata ognia, czy też peleryna ognia, która również może podpalić naszego przeciwnika w kontrataku. Zerkniemy na czary ofensywne, bo czemu by nie. Podwójny Fireball, który ma trzy kostki ataku i ma cechę sweeping, czyli może zaatakować więcej celi niż tylko jeden. Firestream, Volley of Flame, który atakuje całą strefę, na którą jest rzucony. No i to są trzy czary ogniowe naszego Warlocka. Oczywiście, że ogień, bo to przecież wiadomo. No i teraz czas na całą masę demonów. Karn, rogaty demon, który dostaje plus jeden melee za każdą wrogą kreaturę w jego strefie. Mhegeden, Sealed Demon, to jest ciekawy koleś. On zostaje przyzwany, mając na sobie trzy żetony pieczęci. I co rundę jeden żeton pieczęci jest zdejmowany i trafia do naszego Warlocka jako minus dwa życia. Kiedy wszystkie te żetony zostaną zdjęte, Mhegeden dopiero może działać, może zacząć walczyć. Co ciekawe, nawet kiedy Mhegeden zginie, nasz Warlock zostaje z tymi żetonami i ma mniej życia. No jest to cena, jaką przychodzi nam zapłacić za tak fajną kreaturkę jak ten demon. Wampirzyca Naraka, bardzo prosta rzecz, z trzema kostkami ataku. Sanguine Hunter, kiedy jest przyzywany, no niestety rani naszą kreaturę w jego strefie. Taki koleś po prostu wyskakuje i musi coś zeżreć. Kolejny Mhegeden, Afflicted Demon, też ciekawa kreaturka. Kiedy zostaje przyzwany, dostaje dwa żetony osłabienia na siebie i za każdym razem, kiedy zaatakuje, zrani jakąś kreaturę, może przekazać jej taki żeton osłabienia, czyli troszeczkę jak gdyby zaraża. Combustion Demon, czyli demon podpalający, który, no cóż, kiedy zostaje wezwany, automatycznie podpala jakąś kreaturę. Darkas, nadzorca impów. Wszystkie inne demony, które są nam przyjazne w jego strefie, otrzymują melee plus jeden, więc widzicie, że jest bardzo fajny dla demonów. Co prawda, co upkeep rani nasze demony, bo jest gnojkiem i po prostu bije nasze impy. Kaligar, dziewica ostrzy, która ma fajną obronę, ale działa ona tylko na ataki wręcz. Firefist Brawler, jeżeli zada krytyczne obrażenia, to podpala przeciwnika. I to wszystkie demony, jeżeli chodzi o kreatury. Co nam zostało? Szybkie czary, znaczy zwykłe czary. Gaszenie, które pozwala zgasić oczywiście płomienie na jakimś kolesiu. Przetransfer życia, który rani kreaturę, a przywraca nam życie. Rozwalanie enchantów.
Sneak Attack, który daje nam, który daje celowi Elusive i plus 2 piercing do końca tury. Co tu mamy dalej? Unholy Blood Ritual, który zadaje naszemu magowi jedno obrażenie za każdego demona przyjaznego w grze, ale kiedy jakiś demon atakuje w tej rundzie nasz, to dostaje dodatkową siłę ataku. No i enchanty, to jest bardzo fajne, przeklęty przedmiot, który niszczy przedmiot przeciwnikowi, a dodatkowo tego przedmiotu nie można zastąpić. To jest bardzo ciekawe. Oczywiście człowiek, który ma ten enchantment, może nie niszczyć swojego przedmiotu, ale za to otrzymuje obrażenia. Demonic Link, który zadaje plus 1 mele kreaturze o podtypie demon. Co tu mamy? Gator Toughness znowu, kradzież życia, która przejmuje leczenie i zamiast kreatury leczy nas. Curse of Decay, która zadaje pojedynczy direct damage, czyli taki omijający wszelkie zbroje w trakcie upkeepu. Coś tu mamy jeszcze. Redirect, który odbija jakby atak, chociaż niepełny, tak, broni naszą kreaturę, a atakującemu zadaje dwa obrażenia. No i mamy Sanguine Thirst, który daje kreaturze trait, czyli cechę wampiryczność. No i to były karty Warlocka. Tyle, jeżeli chodzi o to, co znajduje się w rozszerzeniach. Czas to podsumować. Dobra, moi drodzy, wiecie już, co jest w środku tych dwóch magicznych pudełek. Czas to jakoś podsumować. Podsumowanie będzie krótkie. Naprawdę będzie krótkie, bo nie będę się zagłębiał w opisywanie jeszcze poszczególnych kart. Nie będę się rozwodził nad tym, jakie buildy uważam za lepsze, jakie za gorsze, jakie połączenia kart uważam za fajne, a jakie nie. Bo to będzie... To zawsze będzie prywatna sprawa każdego człowieka, który usiądzie do Akademii, weźmie te dodatki i będzie budował sobie z nich księgę czarów. Po prostu, tak? To, jak wymyślicie swoją księgę, to jak użyjecie tych czarów, to jest w zasadzie wasza sprawa. Chyba że będziecie się posiłkować jakimiś dekami, taliami z internetu, co jest okej, fajne, jeżeli lubicie szybko wygrywać, ale odbiera trochę zabawy z tą grą, według mnie. Także w to się nie będę zagłębiał. Powiem tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, jestem bardzo, bardzo zdziwiony, że tych dwóch magów nie było częścią gry podstawowej. Znaczy, mam wrażenie, że byli. Także okej, w Akademii będzie czterech magów, a potem nie, a zróbmy dwóch. Zrobimy dwóch, niech ludzie grają w dwóch, a potem wydamy to i zgarniemy więcej kasy. Pewnie coś takiego mogło być, bo przeglądając to, grając tymi magami, miałem wrażenie, że to zostało wycięte po prostu z podstawki, tak? Wycięte, odłożone na później i żeby sprzedać jako taki DLC, bo się sprzeda, bo się więcej zarobi. Strasznie, strasznie dziwna rzecz dla mnie, tak? Znaczy, okej. Chcemy więcej kasy, nie jest dziwne, tak? Ale to powinno być według mnie w podstawce. I druga rzecz, która mi tu trochę nie pasuje, to fakt, że to jest sprzedawane w takiej formie. Pudełko od podstawki jest na tyle małe, że to się tam nie mieści. No i dodatkowo nie ma do tego ksiąg czarów bezpośrednio z dodatkami, tak? Trzeba dokupić sobie osobne księgi gdzieś tam jakieś. Przez co, no, posiadając podstawkę i kupując potem te dodatki, nie możemy sobie od razu złożyć czterech talii, żeby mieć Wizarda, Beastmastera, pokazałem Warlocka i Kapłanki, tak? Trzeba mieszać z taliami albo po prostu dokupić osobno księgi czarów.
Także to są takie dwie rzeczy, które mi troszeczkę nie pasują. A poza tym, no ja jestem tymi dwoma dodatkami, kurczę, wypada mi cały czas, tymi dwoma dodatkami naprawdę zachwycony. Bardzo fajnie mi się nimi grało i między sobą, i wiecie, w połączeniu z pozostałymi dwoma magami z podstawki. Te karty też, niektóre fajnie działają w arenie, są bardzo ładnie pomyślane, tak żeby i działać dobrze w Akademii, która jest troszeczkę słabsza takim powerem, tak? I żeby dobrze działać na arenie, gdzie już ten wykop jest nieco mocniejszy i te karty muszą być ostrzejsze. Także bardzo fajnie tutaj zostało pomyślane. Także czas na moją ocenę, czyli 3 pytania i 3 odpowiedzi. Po pierwsze, czy oceniam te dodatki jako zbędne, opcjonalne czy wymagane? No i można by powiedzieć, że są opcjonalne, ale według mnie te dodatki są wymagane. One człowiek czuje, że one były częścią podstawki i trzeba je mieć, żeby była, próbuję, żeby światło się nie odbijało, żeby była większa różnorodność w rozgrywce, żeby można było sobie, żeby nie cały czas gramy jednym albo drugim magiem, tak? Mamy trochę więcej wyboru i dlatego one są wymagane. I jeden, i drugi. Po prostu. Oba. Także wymagane, bo zostały wycięte z podstawki moim zdaniem. Druga rzecz. Czy kupiłbym te dodatki, gdybym nie dostał ich do recenzji? Tak, kupiłbym bez pudła. Znaczy, kupiłbym na pewno. Ja je znalazłem w sklepach od 70-80 zł. Tak? Nie dwa na raz pewnie, bo to jest koszt, duży koszt, tak? Razem one kosztują więcej chyba niż podstawowa akademia, ale w końcu bym je kupił. Taka informacja, ja myślę, że Games Factory Publishing w końcu, kiedy wyda arenę i akademię, to weźmie się też za dodatki, tak? Więc może tych dwóch magów pojawi się też w polskiej wersji, także wiecie kogo o to dusić, nie? Jeżeli jesteście zainteresowani. No i trzecie pytanie, czy to zostaje w mojej kolekcji? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Muszę sobie tylko załatwić jakieś luźne księgi do tego, żeby to gdzieś ładnie schować, bo na razie wszystkie księgi mam zajęte, ale coś ogarnę i to na pewno zostaje w mojej kolekcji i będzie grane zarówno w wydaniu akademiowym, jak i w wydaniu arenowym. Te karty będą miały swój żywot. No dobra, to na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam serdecznie za to, że nadal mnie oglądacie. Lajkujcie, komentujcie, głoście dobre słowo o moim kanale. Wbijajcie na Face'a, na Instagram. Boże, mam 40 lat i mówię Face'a. To jest niesamowite. I co? Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się.